Jednym z najchętniej, choć może nie najczęściej używanych urządzeń domowych jest opiekacz elektryczny. Najstarszym znanym już w czasach średniowiecza sposobem opiekania było intensywne ogrzewanie sztuki mięsa lub drobiu umieszczonej na obrotowym rożnie nad paleniskiem. Dlatego najdłużej powodzeniem cieszyły się opiekacze elektryczne z napędem oraz kuchenki z piekarnikiem wyposażonym w promiennik i rożen obrotowy. Czasem ten sposób obróbki termicznej ewoluował i wymagał innego typu opiekaczy umożliwiających szybkie przygotowanie mniejszych kawałków mięsa. W 1977 roku zakłady metalowe Predom Dezamet w Nowej Dębie wprowadzają do produkcji gofrownice. Rok później w oparciu o ich konstrukcję powstaje zupełnie nowy produkt. Elektryczny opiekacz płytowy typu bewsztyk. Ośrodek badawczo-rozwojowy Dezametu opracowuje nowe typy żelazek i opiekaczy. Jednym z nich jest bardzo nowoczesny opiekacz dwupłytowy o regulowanej odległości płyt roboczych. Tak nowatorska konstrukcja umożliwia nie tylko opiekanie mięs, ale również przygotowanie zapiekanek lub szaszłyków. W latach 90. poszukiwane są nieco tańsze produkty. To też trwa produkcja gofrownic i opiekaczy płytowych będących zmodyfikowanymi wersjami starszych wyrobów. Wśród nowości znajduje się m.in. automat do gotowania jajek i opiekacz promiennikowy. W 1994 roku pojawia się zupełnie nowa propozycja. Opiekacz do zapiekania kanapek typu sandwich. Konstrukcja zostaje opatentowana. W październiku tego samego roku zostaje wyodrębniony Wydział W6 zajmujący się produkcją sprzętu elektrogrzejnego i staje się samodzielnym producentem. Dezal stara się nadążać za rynkową modą, wprowadzając coraz nowocześniejsze modele żelazek, a także niepozorny, dziś już unikatowy, stołowy opiekacz płytowy. Jego konstrukcja przypomina połowę dawnego projektu opiekacza. Wykorzystano dolną część obudowy, dopasowując do niej odpowiednie uchwyty. Ryflowaną płytę opiekacza pokrytą antyadhezyjnym korflonem można zdemontować, co ułatwia czyszczenie. Urządzenie wyposażone jest w termostat i lampkę kontrolną. Mimo niskiej ceny opiekacz nie znajduje zbyt wielu nabywców. Przestaje pojawiać się w sklepach ze sprzętem zmechanizowanym. W kraju silnie rozwinęła się moda na grillowanie w ogrodzie, a nawet na balkonach, przy użyciu opiekaczy węglowych. Jednak ruszt ogrodowy jest urządzeniem sezonowym, podczas gdy ochota na grillowanie może przyjść w każdej chwili. Do łask zaczęły wracać stołowe opiekacze płytowe i promiennikowe.
można opiekać na nich nie tylko mięsa, ale również zgodnie z obowiązującą modą warzywa i owoce morza. Jak sprawdzi się opiekacz, który wyprzedził swoją epokę już ponad 20 lat temu? Przekonajmy się.